Cześć, witam Was w kolejnym odcinku unboxingu na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam cysternę. Generalnie cysterny na górze Roco nie przedstawiałem. Trafiła do mojej kolekcji z 2, 3, a może 4 miesiące temu, jakiś czas temu. Jako, że przedstawiałem z tej formy cysterny Gatix, może nawet dwa razy, tak uznałem, że nie ma sensu pokazywać kolejnego malowania, nie każdego to interesuje, nie wszystko. Stąd po prostu trafiła od razu do magazynku bez specjalnego tutaj się rozczulania nad tym modelem. Ale dzisiaj może jest okazja, żeby ją pokazać. Dlaczego? Dlatego, że dopiero co do mojej kolekcji dołączyła cysterna firmy Märklin. Modele firmy Märklin pokazuję niezmiernie rzadko, a to dlatego, że niezmiernie mało ich posiadam w stosunku do całej reszty kolekcji. A dlaczego? Ano dlatego, że mi to niespecjalnie pasuje profilem, nie wspominając o tym, że bo nie bardzo akurat Märklin wydaje takie rzeczy, które mnie interesują, z PKP i z Polską związanych bardzo, bardzo mało. A tu akurat mnie interesuje z powodu tematu cystern, no ale jeszcze jest gdzieś ta bariera tego innego systemu zasilania torów. W przypadku lokomotyw bariera praktycznie nie do przeskoczenia, natomiast w przypadku modeli trzeba wymienić jedynie zestawy kołowe i już. No dobra, to tyle tytułem wstępu. Cysterny Millet, cysterny francuskiego koncernu, obie chyba zarejestrowane we Francji, o współczesnym wyglądzie szóstoepokowym i co istotne cysterny tego typu, tego przewoźnika o takim wyglądzie jak najbardziej do sfotografowania w Polsce, do spotkania w Polsce, sam takie fotografowałem. Najpierw Roco, jako że mam dłużej w kolekcji i jako że jest coś, co mi się tutaj od razu nie podoba, co zauważyłem dopiero teraz. Nie, model może zraz był na makiecie, ale pomost jest mega wygięty. Dlaczego jest wygięty? Oto jest pytanie. Odkształcił się? Czy wyskoczył? No nie wiem. Zdjąłem go teraz. Zobaczcie. O, proszę bardzo. Jest lekko wygięty i to chyba niespecjalnie. Coś tu się stało. Co z tym zrobić? Nie wiem. Czy dokupować część? Część, której się raczej dokupić nie da. Czy próbować wyginać, ale jest ryzyko, że połamie. Czy może to wziąć w gorącą wodę i przy odpowiedniej temperaturze, typu pewnie 60-70 stopni, może da się to wyprostować. A może odkształci się w innym miejscu, więc muszę być ostrożny. Z boku przynajmniej wygląda to słabo i teraz zaczyna mi to strasznie przeszkadzać. Szkoda, że nie zauważyłem wcześniej. Wtedy bym może to reklamował, a może bym zwrócę uwagę w internecie, czy inne z tych modeli też tak mają. Cysterna z nowej formy i model z nowej formy, nie cysterna z nowej formy, bo ona ileś tam lat na rynku jest produkowana, natomiast jej model Roco pod koniec zeszłego roku zdaje się opracowało, także jest trochę ponad rok na rynku. Roco zdążyło już sporo modeli z tego wydać i cieszą się one niezmiernie wysokim wzięciem, wysoką popularnością. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze są wierne, po drugie modele są z niezłymi detalami. Spójrzcie na grubość barierek. Nie są to takie grubaśne jak cysterny Pico czy Tilliga. Naprawdę aż przyjemnie się to bierze w rękę i tak samo od spodu. Jest to model wykonany na miarę właśnie standardów lat 20. XXI wieku, że tak powiem. Model ten chyba nie doczekał się reedycji, bo model Gatix z małym logo Gatix doczekał się. Modele Gatix sprzedawane po dwie sztuki, Vascoza i Gatix z dużymi napisami też się doczekały. Ten chyba nie. Tak oto przedstawia się ten model. Ładny, piękny i rzeczywisty. Teraz model firmy Märklin. Ukazało się to w zestawie 12 sztuk. Mi się udało odkupić zaledwie jeden model gdzieś tam na rynku wtórnym. Nawet te modele, pudełko, zobaczcie, jakieś poplamione. Mimo, że to kupione w sklepie, nawet te modele
pojedyncze osiągają całkiem wysokie ceny, na szczęście nie horrendalne. Powiem tak, jest tylko jeden problem, że tych modeli po prostu nie ma. Natomiast ceny, jeśli już są, gdzieś tam wygooglacie, wypatrzycie, to jeszcze nie ma tragedii, bo one kosztują mniej więcej tyle albo nawet mniej jak modele system Y, a że tych już można mieć troszeczkę przesyt, tyle tego wydano i tak dalej, i tyle można kupić. Stąd wydaje mi się, że jest to kwestia do rozpatrzenia, żeby to gdzieś tam wyszukać. Najlepiej byłoby kupić cały zestaw, ale kupienie całego zestawu, 12 sztuk, który nominalnie kosztował około 550 euro, jak był wydawany, ani nie jest obecnie możliwe, ani pewnie też łatwo by się można było zdecydować na taki jednorazowy zakup. No dobra, tyle gadania, pora wyjąć opakowanie, które niestety w gorszej wersji, ale skopiowała firma Igra Model. Dlaczego w gorszej wersji? Dlatego, że tu można swobodnie wyciągnąć całość i to się aż tak nie rozlatuje jak w przypadku Igry. W przypadku Igry, ale proszę bardzo, blokuje mi się. Nie lubię tego typu opakowań. Nie wiem, czy mam ciągnąć na siłę. Chyba może po prostu wyciągnę model. O. Igra stosuje podobne opakowania, ale ten plastik jest bardziej miękki. Łatwiej otwiera się sam w pudełku. Najpierw zobaczmy model z boku, przyrównajmy dwa modele. No i teraz tak, Märklin tą formę zrobił też od początku. Sprzedaje oczywiście i jako Märklin, i jako Trix. I ja to gdzieś na kanale wspominałem, chyba w komentarzach, że zamówiłem sobie cysternę On Rail, firmowaną akurat przez Trixa. Zresztą tak samo ona jest w ofercie Märklina. I chciałem ją Wam pokazać, no ale ona zamówiona, zapłacona ze 3-4 tygodnie temu, jakoś nie może dotrzeć, nie może trafić w moje ręce. Wobec tego już nie będę czekał, żeby Wam pokazać, ona kiedyś dotrze, a pokażę Wam tutaj tą cysternę Märklin. Co mogę powiedzieć? Na pierwszy rzut oka identycznie widać, że to jest ta sama konstrukcja samej cysterny. Obie są bardzo porządnie odwzorowane, no a jednak różnie. Tak jak postawimy Vectrona, Pico i Rocco obok siebie, czy Rocco i LS Models, czy Rocco i Trix, i będziemy widzieć różnicę, że jedna firma tu to zrobiła lepsze, tu ta zrobiła gorsze. Tak i widać te różnice tutaj i ukryć się tego nie da. Pierwsze co, no ten feralny pomost, który jest krzywy w Rocco, tu jest ładny, prościutki. Może przypadek, a może po prostu porządnie to zrobione. Z drugiej strony widać, wydaje się, jakby był grubszy. Dalej tu w środku te całe urządzenia spustowe, zawory podobne, ale no gdzieś pokrętło przy tym zaworze, to tutaj jest tu pod kątem, tu jest prosto, tu jest mniejsze, tu jest większe. Gdzieś jest skrzanione. Tu te przełączniki też w Märklinie są większe. Generalnie wydaje się, że ta szczegółowość w Märklinie stoi na ciut mniejszym, na ciut niższym poziomie, a na ile wzrasta to przekonanie, to spójrzcie sobie na wózki, które wózki bardziej Wam się podobają. Mi zdecydowanie te Rocco wydają się takie mniej płaskie, delikatniejsze. Żeby już nie nadużywać słowa filigranowe. Poza tym kratka. Tu mamy kratkę odwzorowaną, a tu mamy namalowaną. I choćby to też wystarczy za wyznacznik. No dobra, pora spojrzeć na wagony od czoła. One nie muszą być identycznie wykonane, identycznie wykończone. Tu ta barierka jest inaczej na tym modelu, tu inaczej. Jest po prostu inny pomost. Czy to są identyczne modele i który ma lepszy, w którym jest to lepiej zrobione prawidłowo? Nie wiem, będę musiał gdzieś tam sięgnąć do zdjęć, żeby przyrównać te pomosty, te barierki. Być może gdzieś tu mamy w którymś z tych modeli przegięcie. No i pomosty od góry. Zobaczcie, bo tu jest co porównać. Tu są różnice. Może przybliżę. I ostrość. Dobra, mamy ostrość. Lekko przesunę na środek kadru.
No i zobaczcie, cienka kratka, fajnie to roko odwzorowało, ale tu mamy krok dalej. Tu mamy element fototrawiony. I on wygląda zdecydowanie lepiej na pierwszy rzut oka, ale na drugi rzut oka okazuje się, że ta blaszka pewnie z materiału z tak zwanego nowego srebra, tak mi się wydaje, że pewnie z tego powinna być wykonana, bo z tego są takie części fototrawione na ogół robione, gdzieś złapała trochę jakieś patyny, są tutaj te przebarwienia, tu jest ciemniejsze, pokazuję paluchem, przepraszam, już szukam presety. Tu ewidentnie jest przebarwione w tym miejscu, jakieś plamy i tak dalej, także wygląda to mniej korzystnie. Też sama budowa jest tu inna, pokrywy, zobaczcie, tu znowu lepszy jest Merklin. Zobaczcie, jak mają ładnie odwzorowane tutaj te pokrywy, a tu co jest? Tu jest odlane razem z walczakiem. To na szczęście jest ok, ładnie zrobione, może nawet ładniej jak w Merklinie, ale to wygląda słabo. Także tu w jednym ta firma lepsza, a tu w drugim druga. Tego się należało spodziewać i tak jest. Co najistotniejsze, wagon firmy Merklin nie odstaje tak jak dawniej niektóre wagony odstawały i to mocno. Przypomnijcie się, ja sobie przypomnę, a wy sięgnijcie do filmu, gdzie przedstawiałem wagony Hubbins i przez Merklina Trixa i przez Rocco formy wykonane już dłuższy czas temu. Jak wygląda z pozoru ten sam wagon w wykonaniu obu firm? Ile wyżej, jeśli chodzi o poziom odwzorowania, stoi Rocco od Merklina? Jest to naprawdę bardzo istotne. Porównanie Vectronów również z korzyścią na Rocco. Tutaj pozornie się wydaje, że chyba by wygrywało Rocco, ale jeśli już, to naprawdę o włos. O włos. Oba modele ciężkie, fajnie dociążone, żeby się ładnie, równiutko jeździły na makiecie. To istotne w przypadku modeli cystern, które mają z reguły wysoko umiejscowione środek ciężkości i w dłuższych składach lubią się wykolejać, ściągać się składy do środka łuku, stąd wtedy, kiedy to mamy obciążone, a te są modele obciążone, jeździ to zwyczajnie dużo lepiej. Jeszcze raz z boku, z drugiej strony, żeby sobie na to spojrzeć, nie mówię o takich rzeczach jak jakość naniesionych oznaczeń, to jest wszystko idealnie, nie ma tu na Rocco, bo nie ma potrzeby, nie ma druku UV jakiegoś trójwymiarowego, w Merklinie także są różnice w kolorach, w barwach, tu na logo Millet, no ale nie będę tego komentował, może tak, może to dobrze, może to źle. Generalnie oba modele naprawdę są zrobione na dobrym poziomie. O Rocco już na ten temat w filmie mówiłem, na ten temat się sporo sam naczytałem w internecie. Tu w przypadku Merklina jestem miło zaskoczony i w tym momencie rozumiem, dlaczego te wagony cieszą się, te modele, taką popularnością i dlaczego tak trudno je kupić. W szóstej epoce cały zestaw, 12 sztuk i do różnych przewoźników, to nie jest 12 sztuk Millet, tylko po 3 sztuki w 4 różnych oznaczeniach, Gatix duże, Gatix małe, Millet i chyba VTG, o ile dobrze pamiętam, jeśli przekręciłem, to nie szkodzi, wyszukacie sobie po numerze katalogowym cały zestaw, to po prostu wygląda fajnie. Trix też wydaje szóstopakowe cysterny, na jedną się zdecydowałem, na tą On Rail, na drugą, to znaczy Ermewa z logo Pannonia Etano, na tą się nie zdecydowałem. Od razu odpowiem dlaczego, dlatego że no, mimo silnych starań nie udało mi się znaleźć zdjęcia podobnej cysterny, to znaczy tej konstrukcji z takimi oznaczeniami.
innej konstrukcji z oznaczeniami, inne cysterny, Ermewa z logo Pannonia Ethanol, jak najbardziej zdjęcia są, natomiast tej dokładnie nie, stąd wstrzymuje się z decyzją, dopóki ktoś gdzieś nie zamieści zdjęcia, powie, można to spokojnie kupić, jest ok. Do tej pory ja na model się nie zdecyduję. Natomiast jeśli się gdzieś pojawi się okazja na kupno jakichś tam innych sztuk Merklin albo całego zestawu, to raczej zastanawiać się nie będę, tylko po prostu dam się skusić. Na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę? Otóż dopiero co też kręciłem unboxing cysterny jeszcze innego producenta i tam zwracałem uwagę tak, tu mamy pierścienie, tak? Widzicie 6 pierścieni, a tu są łączenia, to są spawy na walczaku. Roko ma zrobione delikatniejsze, ale te marklina też nie są złe. I teraz skojarzcie sobie, jak są odwzorowane takie łączenia blach na Y-kach robote, właśnie poprzeczne, nie same tam, gdzie mamy ryflowany dach, nie ryfle wzdłużne, tylko poprzeczne takie. Otóż zwracam uwagę na to, że naprawdę można to bardzo delikatnie zrobić, tak jak zrobiło to Roko. Tutaj też mamy i poprzeczne, i wzdłużne, zresztą w przypadku obu firm, i naprawdę nieźle to jest zrobione. Jako też i same pierścienie też są nieźle zrobione. I Pico, i Robo w przypadku cystern 406R polskiej konstrukcji, które zrobiło te 3-4 lata temu. Tamte pierścienie zrobili jako osobne elementy, tu są odlane razem i szczerze mówiąc takie odlane razem, ale odpowiednio to przygotowane, wydaje mi się, że jest chyba lepszym rozwiązaniem. No dobrze, to chyba wszystko, co tam miałem do przekazania, na co chciałem Wam zwrócić uwagę, to już zwróciłem, opowiedziałem. Tu jeszcze a propos tych drabinek, tego to wszystko widać z boku. O ile pomosty są fajne, fototrawione w Merklinie, o ile ta barierka jest cienka, no to tutaj wyszło to troszeczkę takie grubaśne. Więc z jednej strony fajnie, a z drugiej strony potrafią, tak jak tu zobaczcie, taką grubą drabinę przywalić, co znacznie pogarsza to, ten pozytywny odbiór tego modelu. Ale i tak, jak na to, jaki z reguły poziom prezentuje sobą Merklin Itrix, uważam, że jest to że są to pięknie wykonane modele cyster i z czystym sumieniem mogę je polecić i zachęcić do kupna tego typu modeli. Bo no cóż, teraz na dniach chyba, bo jakoś nie, w grudniu mają się okazać, zdaje się, zapowiedź Merklina może jakieś, przynajmniej te główne, a gdzieś w przyszłym roku pewnie zapowiedzi na 2023 rok i kto wie, może coś ciekawego się trafi, typu jakieś cysterny z logo Lotus. No kto wie, już to raz Trix dla nas popełnił, co prawda tamte były akurat w tych oznaczeniach modelami fikcyjnymi, bo same cysterny nie do końca są fikcyjne, jeżdżą tylko, że po prostu w innych malowaniach i bez logo Lotos, to może teraz coś porządniejszego wydadzą, chociaż akurat nie wiem, czy z tej formy jeździły, znowu by trzeba było przejrzeć ileś zdjęć w internecie i poszukać. No ale co by nie było, cokolwiek wydadzą w szóstej epoce, to uważam, że to będzie na plus. Dobrze, no, chyba w zasadzie tyle, o czym chciałem Wam opowiedzieć. Millet, wydaje się egzotyka, francuszczyzna, francuskie cysterny, ale jednak zdecydowanie po Polsce jeżdżące i pod tym kątem warte zainteresowania. To dziękuję za obejrzenie odcinka, zapraszam do oglądania innych filmów na kanale, żegnam się z Wami, cześć.